Biblioteka uczelniana PWZ w Kaliszu utworzona została już w pierwszym roku działalności uczelni. Wraz z nią rozwija się i unowocześnia swoją działalność. Od początku jej głównym celem jest realizacja zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych. Biblioteka uczelniana funkcjonuje od początku powstania uczelni, czyli od października 1999 roku. Księgozbiór biblioteki liczy przeszło 70 tysięcy woluminów. Do tego należałoby dodać jeszcze zbiory specjalne, których mamy około 1700 jednostek bibliotecznych. Obecnie uczelnia posiada 4 wypożyczalnie: centralną, ekonomiczną, techniczną i medyczną oraz tyle samo czytelni instytutowych. Biblioteka zapewnia pełen dostęp do informacji potrzebnych studentom i pracownikom naszej uczelni, a jej księgozbiór jest ściśle dostosowany do profilu kształcenia. 4 lata temu, kiedy zaczynałem pracę w Bibliotece Instytutów Medycznych, Biblioteka Instytutów Medycznych liczyła zaledwie kilkaset książek, kilkaset woluminów, dzisiaj liczy 10 tysięcy zakresu samych książek medycznych. Jest całkowicie skomputeryzowana, katalog jest całkowicie skomputeryzowany. Parę lat temu jeszcze pracowaliśmy w systemie kartkowym. Utworzone zostały stanowiska z dostępem do internetu. W tej chwili mamy ich 12. W czytelni do dyspozycji studentów pozostaje łącznie 240 miejsc czytelniczych oraz 120 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu. Czytelnicy mogą korzystać z programu informacyjno-wyszukiwawczego w systemie bibliotecznym SOWA, umożliwiającym samodzielne wyszukiwanie potrzebnych pozycji. Działamy na różnych polach. Prowadzimy oczywiście i czytelnie, i wypożyczalnie, ale również zapoznajemy się z księgozbiorem, tak żeby w ramach możliwości móc doradzać studentom. To, co od razu rzuca się w oczy, nawet młodemu pracownikowi, to niezwykle intensywny przyrost księgozbioru. Aktualnie w Instytucie Technicznym jest ponad 20 tysięcy tytułów, w związku z czym jest też bardzo dużo pracy, niezmiernie satysfakcjonującej, ponieważ ciągle sprowadzane są nowości. Oprócz bogatego księgozbioru i zbiorów specjalnych w bibliotece uczelnianej prenumeruje się ponad 190 bieżących tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Dużą część prenumeraty stanowią czasopisma naukowe i popularno-naukowe z zakresu realizowanych na uczelni kierunków. Czasopisma prenumerowane w czytelni głównej dotyczą kwestii zarządzania, marketingu, również ekonomii i spraw związanych także z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jako narzędzie informacyjno-wyszukiwawcze, pomocnicze dla studentów od marca 2005 roku przygotowujemy kartotekę tematyczną. Z końcem roku biblioteka zmieniła swoją siedzibę, przeprowadzając się z budynku przy ulicy Nowy Świat 5 do nowo wbudowanej części obiektu Kolegium Novum. Budowa obiektu nowego bardzo bezprecedensowym tempie była przeprowadzana, pozwolenie na budowę wydane było w czerwcu, w okresie wakacyjnym przygotowywaliśmy specyfikację przetargową. Na początku września ruszyła budowa biblioteki. Efektem trwającej niespełna kwartał rozbudowy są 4 nowocześnie urządzone pomieszczenia. Sala obsługowa z podręcznym magazynem na kilkadziesiąt tysięcy woluminów, pokoje dla działu gromadzenia i opracowania zbiorów oraz dyrekcji i pomieszczenie socjalne.